W komentarzach pod filmem o astrologii i podobnych tematach wiele osób pisało mi, że tak bardzo śmieję, tak naigrywam się wręcz z ludzi, którzy wierzą w rzeczy typu wycieranie twarzy brudną skarpetką pozwoli mi uwolnić się od demona. Więc skoro tak, to czemu nie śmieję się też z innych rzeczy, z innych wierzeń? No dobra, tak naprawdę to była jedna taka osoba. Zatem wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, dziś będzie film o szurze z frakcji chrześcijańskiej. Zapraszam. Wprawdzie w tym filmie nie będzie ludzi, którzy opowiadają rzeczy typu, że jeżeli jest ci bardzo smutno, to w twoim domu zaczyna pojawiać się pleśń, ale możecie mi wierzyć na słowo, będzie równie, a może nawet jeszcze mocniej, bo bohater tego filmu prowadzi kanał o nazwie Naczelnik Państwa Polskiego, jak również kanały Łukasz Andryszczak oraz Prorok Ostatnich Czasów i jeszcze inne, ale o tym za chwilę, bo to też jest w sumie dość śmieszna sprawa. W ogóle bardzo bawi mnie, jak ktoś sobie coś wymyśla i każe się w ten sposób określać. W sensie nie że ksywkę, tylko jakąś funkcję, posadę czy coś takiego. I tutaj mamy Sanjaya Króla Lechi, mamy też Mariusza Maxa Kolonko, który ze schowka na miotły, pełnego magnetowidów z początku lat 90. nagrywa swoje orędzia i wydaje dekrety jako prezydent Stanów Zjednoczonych Polski. No i oczywiście jest też nasz samozwańczy naczelnik, a.k.a. Łukasz Andryszczak. Nasz naczelnik jest osobą bardzo wierzącą. Chętnie opowiada o tematach religijnych, czyta tam sobie jakieś modlitwy, czy takie rzeczy. Mnie nie pytajcie, nie znam się na tym za bardzo. Ale chyba sami rozumiecie, że gdyby chodziło tylko o jakieś modlitwy, to nawet nie chciałoby mi się odpalać tej kamery. Ale też ważną częścią działalności naczelnika jest działalność zbiórkowa. Zbiórek było naprawdę dużo. Były takie na pomoc Ukrainie, albo na kamerkę, ale też na rozwój kanału BMW Klub Poznań. Ano tak, bo nasz ewangelizator, poza tą działalnością, w której opowiada, że nic nie ma, nie dostaje żadnego wynagrodzenia i tak dalej, prowadzi też kanał BMW Klub Poznań, na którym jeździ samochodem tej właśnie marki na różnego rodzaju wydarzenia. Ale największa zbiórka miała w założeniach zebrać aż 300 tysięcy złotych. Dość dużo pieniędzy, prawda? Ale gdy dowiecie się, jaki był cel tej zbiórki, to sami przyznacie mi, że to są jakieś drobne. Otóż pieniądze miały iść na ochronę Polski przed III wojną światową. Swoją drogą, po co się ograniczać? Ja proponuję założyć zbiórkę na skutki trzęsienia ziemi w Polsce. Kolejną na ratowanie ofiar tsunami w Warszawie. No i jeszcze tak z 500 000 złotych by się przydało na pomoc ofiarom przemarszu nosorożców ulicami Lublina. Co? Że ulicami Lublina nie przemaszerowały nosorożce i też nie zanosi się, żeby takie wydarzenie miało nastąpić? A cicho tam, bo mi się to już zbiórka zakłada. Ale skoro jesteśmy już przy wojnie, to znaczna część kontentu Łukasza to jest właśnie straszenie wojną. Planowanie III wojny światowej jest praktycznie na samym końcu i to wszystko już po prostu zaczyna wrzeć, zaczyna wszystko już po prostu być realizowane. Jak widzicie, już za chwilę, już za momencik rozpocznie się największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Ale żeby nie było wątpliwości, po której stronie mamy się w tym konflikcie umieścić, to naczelnik państwa polskiego wprost nam to wskazuje. I powiem to wprost, Polska musi po prostu opuścić Sojusz Północnoatlantycki, musi opuścić po prostu NATO. I też, żeby było jasne. Jest powiedziane jasno i wyraźnie, już jest przygotowywana i będzie po prostu użyta na masową skalę broń atomowa. Broń atomowa po prostu w obliczu tutaj tej III wojny światowej, która jest oczywiście zaplanowana sztucznie, jest to wszystko sztucznie wywoływane. Dalej będą globalne kataklizmy, w tym 3 dni ciemności i wtedy właśnie wystąpi Antychryst, Bies, Belzebub, Król Zatracenia, Jeżeli chodzi o tą osobę, to ona działa nie w ukryciu, ale jest w jakimś stopniu publiczna, mogę tak to powiedzieć. I być może tutaj z kanału są osoby, które kojarzą tą osobę. O cholera, zawsze wiedziałem, że coś jest nie tak z tym Robertem Makowiczem. To przecież nie może tak być, że ktoś jest tak idealny jak on. Ale dobra, kochani, żarty na bok. Czas się przyznać, to ja jestem antychrystem. Przybyłem na ziemię po to, żeby ukarać ludzkość za pizzę z ananasem i za piosenki Fagaty. Ale jednak bardziej za to drugie, bo no pizza z ananasem nie jest aż tak obrzydliwa jak twory muzyczne sexy pod Konina. W tym wielkim konflikcie, który ma już za chwilę wybuchnąć, a o którym Łukasz wie już absolutnie wszystko, nasz kraj stanie się duchowym centrum Europy. A sam Łukasz, tutaj uwaga, zostanie namaszczony jako anioł pokoju i poprowadzi naród. Sami wiecie,
że ma w Polsce wystąpić namaszczony, anioł pokoju. Sami się domyślcie, czy to jest osoba, która żyje w ukryciu, której w ogóle nie zna się i ona ma się nagle ujawnić i powiedzieć, hej, to ja jestem? Czy to będzie osoba, która po prostu od długiego czasu niesie miłość innym ludziom, która niesie pomoc, tylko taka osoba od dawna pomaga? Ja mogę wam tylko tyle powiedzieć, że jestem, kochani, tą osobą, osobą, która ma poprowadzić naród polski w czasie bardzo ciężkim, poprowadzić w czasie nowej ery. Nie jest to łatwe zadanie, nie jest mi łatwo teraz. Ale właśnie przez to, jak ważną postacią jest Łukasz, to złe siły na niego czyhają i mu zagrażają. Mówiąc wprost, chcą go dopaść. Na kanale YouTube'a. Znowu lecą helikoptery. Nie wiem, czy to słychać. Mam inne filmy nagrane, których jeszcze nawet nie publikuję. I jest to związane właśnie z takimi incydentami, jak mają miejsce teraz. Z różnymi przelotami maszyn wojskowych nad moim domem, które miały miejsce niedawno. I to były przeloty na wysokości kilkudziesięciu metrów. Powiem wam tylko tyle. Ale wiecie, trzecia wojna światowa to jedno, ale naczelnik państwa polskiego jest takim trochę hubem wszelkich możliwych teorii spiskowych. Jeśli słyszeliście o jakiejkolwiek, dosłownie jakiejkolwiek, to jest duże prawdopodobieństwo, że nasz dzisiejszy bohater jest jej wyznawcą. Oczywiście nigdy nie mówi o tym, na czym się opiera w swoich wierzeniach i w tym, co opowiada na swoim kanale. Chyba po prostu nie chce mówić, że opiera się na swoich znaczy wizjach. A jak już będziecie chcieli sami, na własną rękę, zweryfikować jego twierdzenia, to najczęściej znajdują się one na stronach, które nawet nie mają kłódki przy adresie. Albo są na jakimś blogspocie o nazwie w stylu niewygodna prawda, ukryte fakty, prawda o świecie. Albo coś takiego, co na kilometr śmierdzi turboszuryzmem. To w sumie też jest dość fascynujące połączenie. Z jednej strony jesteś na tyle naiwny, żeby wierzyć we wszelkie możliwe teorie spiskowe, które w znacznej większości nawet nie tyle, że nie są prawdą, co nie mają nawet najmniejszych przesłanek, żeby uważać, że coś może w nich być prawdziwego. A z drugiej strony uważasz siebie za wyjątkową jednostkę, za współczesnego zbawcę, za kogoś, kto wie o świecie znacznie więcej niż wszyscy dookoła. Nasz dzisiejszy bohater pisał o tym wszystkim do prezydenta Andrzeja Dudy, do episkopatu, czy choćby do ludzi takich jak na przykład Dominika Kulczyk. Łącznie miał podobno wysłać prawie 200 listów. Z jakiegoś jednak powodu, i ja kompletnie nie wiem czemu, no nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Prosiłem też o kontakt prezydenta Polski, Andrzeja Dudę, który do tej pory nie skontaktował się ze mną. Ma dokumenty przekazane przez moją osobę, ma mój numer telefonu, dokumenty dotyczą działań stricte związanych z III wojną światową, jeżeli chodzi o ratowanie naszego kraju. Bardzo, bardzo proszę w dalszym ciągu o kontakt prezydenta Polski. Jak on mógł nie odpisać naszemu przyszłemu zbawcy? Jak prezydent mógł w ogóle nie uwierzyć, że Łukasz jest przyszłym zbawcą całego świata? I po prostu mam takie, dzisiaj miałem takie wizje. Jak możecie się domyślić, patrząc na długość tego filmu, to dopiero początek srogich odklejek fana marki BMW. Pokażę wam choćby taki kawałek. Dreochron. I tutaj wchodzi w opcję to, kochani, wszyscy się muszą o tym dowiedzieć. O tym, jak są pobierane z dzieci pewne rzeczy, które są potrzebne elitom, które są potrzebne różnym po prostu organizacjom. Dzieci są mordowane. Wpiszcie sobie w internecie Andreochron. Dowiecie się sami, co to jest. No i wiecie, co ja z tym zrobiłem? No, wpisałem sobie. I dosłownie pierwsza pozycja w wynikach wyszukiwania to była strona Polskiej Agencji Prasowej, debunkująca różne, wyciągnięte z najciemniejszego końca układu pokarmowego fake newsy. I tutaj możemy płynnie przejść do clou wierzeń tego samozwańczego zbawcy narodu. Otóż według niego na Ziemi, poza nami ludźmi, istnieją też inne, wrogie nam cywilizacje. I jeśli nie spodziewaliście się w tym filmie reptilian, to tada, mam dla was niespodziankę. Tak jest, jedną z tych obcych cywilizacji są reptilianie. Nie jest tak, że tylko istnieje życie na Ziemi. To musicie wiedzieć. Jest masa innych cywilizacji. Są i cywilizacje podobne do ludzi, które się różnią kolorem skóry, które się różnią kształtem uszu, które się różnią pewnymi częściami ciała. Są cywilizacje, które są
to się wydawać może fantastyczne. Jeżeli ktoś, mówię, nie zna to gotowy, może to wyłączyć, ale ja wam wszystko będę ujawniał i pokażę wam namacalny dowód tego. Są różne cywilizacje, podobne do owadów, do gadów. Ale wiecie, to, że gość wierzy w takie rzeczy, jeszcze nie jest takie śmieszne, jak to, jakich argumentów używa, żeby przekonać wszystkich o swoich urojeniach. Bo w tym wszystkim już wchodzi na takie obroty w propagowaniu absurdu, że chyba zaraz odleci z ziemi. To w ogóle będzie trochę dłuższa historia, więc usiądźcie wygodnie, ale gwarantuję, że warto. W międzyczasie możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem i suba z dzwoneczkiem, bo niewiele nam już brakuje do 20 tysięcy subskrypcji na tym kanale, a że za chwilę wylatuję za granicę, to będzie fajny pretekst do nagrania Q&A, jeżeli uda nam się osiągnąć ten poziom 20 tysięcy subskrypcji. Żebyście, kochani, polubili to nagranie? Bardzo o to proszę. Z góry dziękuję, a teraz wracamy już do filmu. Otóż na potwierdzenie swoich słów Łukasz pokazuje zdjęcia noworodka obarczonego bardzo poważną wadą genetyczną, która nazywa się płód arlekin. I urodziło się z pewną dolegliwością, która jest nazywana płodem arlekina. Podaję wam namacalny dowód. Tu są zdjęcia. To jest ze starej książki. To już było w różnych książkach. To jest bardzo, bardzo rzadka wada genetyczna, której kod ICD-10 to Q80.4. Czasami pisze się o łącznie 100 zanotowanych przypadkach tej właśnie wady, ale w rzeczywistości pewnie jest ich nieco więcej. Podałem wam jednak tę liczbę, żebyście mieli taki z grubsza ogląd, z jak bardzo rzadką wadą mamy tutaj do czynienia. Nie będę wam tutaj pokazywał tych zdjęć i też raczej nie polecam ich googlować, bo to raczej treść szokująca i nie każdy chce to oglądać. W każdym razie chodzi o noworodka, który jest mocno zniekształcony. Ale co ważne w tym przypadku, ze względu na mutację, która powoduje utratę funkcji pewnego białka, ma on taki charakterystyczny wygląd skóry. Wada ta jest bardzo poważna i najczęściej takie noworodki umierają w ciągu kilku bądź kilkunastu dni. I teraz zaczyna się najlepsze. I jak to usłyszycie, to możecie pospadać z krzeseł. Otóż naczelnik opowiada, że jakieś genetyczne mutacje to bzdura. One nie istnieją, nic takiego nie ma miejsca. A prawdziwa przyczyna jest zupełnie inna. Według słów Łukasza do takiej sytuacji ma dochodzić, gdy kobieta współżyje z przedstawicielem obcej, gadziej cywilizacji. No bo skoro noworodek ma zniekształconą skórę, no to nie ma na to innego wytłumaczenia niż udział obcych w tym procederze. Są cywilizacje, które po prostu udają ludzi. I tylko wam powiem tyle. Znajdziecie dowód na to. Święty dowód. Jest cywilizacja, która jest po prostu taką gadzią cywilizacją, która może się upodobnić do ludzi, ale podstawowej struktury swojego jakby istoty oni nie mogą zmienić. I teraz, jeżeli dojdzie do współżycia takiej istoty, która ma jakby taki genom gada, a z istotą człowieka, tak? Jeżeli tu mamy kobietę, człowiek, mamy taką istotę gdzieś tam z kosmosu, którzy mają takie różne tam bazy, działają tutaj, dużo szkodzą. Jeżeli ta osoba się, mężczyzna, upodobni, tak? Do człowieka, jeżeli będzie współżył z kobietą tutaj z ziemi, to wychodzi bardzo duży konflikt genetyczny. I wtedy takie dziecko rodzi się z ogromnymi wadami genetycznymi. Ale wszystko będzie publikowane na szeroką skalę ludziom, żeby to udowodnić i pokazać, że ludzie są oszukiwani. I to, kto kieruje tak naprawdę tym światem przed ludzkością, i jest to błędnie nazywane, nawet w Wikipedii, nawet kurczę w wszystkich portalach jest to nazywane jakimś dolegliwością genetyczną, z jakichś tam powodów i tak dalej. Bzdura. Jest to po prostu efekt tego, że osobnik, dużo o tym świecie nie wiecie, ale się teraz wszystkiego dowiadujecie, kochani. I są po prostu takie rasy, gadzie, które mogą się po prostu podobnić do człowieka. Jeżeli taki osobnik będzie współżył z kobietą, to takie dziecko rodzi się jako pół człowiek, pół gad. I to widać. Naczelnik chyba, gdy chodził do szkoły, bardziej zajmował się myśleniem o rozrządzie w BMW, a nie uważaniem na lekcjach biologii. I nie wie, że w przypadku tak dużych różnic w DNA, o jakich mówi, to nie byłoby nawet mowy o zapłodnieniu. Równie dobrze, ja wam tutaj mógłbym opowiadać androny w stylu, że ze spółkowania z drzewem wychodzą małe sosny. Miałoby to podobny sens. Ale dobra, pójdźmy dalej tą drogą. Jak pokażę wam tutaj na filmie zdjęcie noworodka, który urodził się bez rąk, to znaczy, że odkryłem dowody na istnienie rasy węży. Oraz dowody na to, że ta rasa rządzi światem, tak? Jejku, jaka to jest odklejka, co ten gość ma w głowie?
W głowie Nadesrała jest tylko jedno. Niewiele. Ale spokojnie, na tym nie kończą się osobliwe teorie naszego bohatera. Tak jak mówiłem, łyka on każdą możliwą teorię spiskową. Taką jak choćby ta o WTC. Zamachy z 11 września, kochani. World Trade Center. Wieże, które się obaliły, bo ponoć uderzyły w nie samoloty. Żadne samoloty, kochani. Wielu z nas pamięta jeszcze zamach na World Center Tel. I to, jakim szokiem były one dla nas wszystkich. Ale nasz samozwańczy Mesjasz dotarł do faktów, które mogą wywrócić postrzeganie tamtych wydarzeń. Otóż te zamachy, które pamiętacie, one się nie wydarzyły. Wymyślicie pewnie jakieś samoloty, jakaś Al-Kaida, te sprawy, nie? A wcale, że nie, bo samoloty były, uwaga, hologramami, które ktoś wyświetlał. A dwie wieże zostały zniszczone tak naprawdę przez wybuchy bomb, które źli ludzie umieścili tam, żeby nas wszystkich oszukać. Chociaż w sumie nie wiadomo, czy ludzie, czy reptile. I tutaj po prostu stworzono hologramy tych samolotów. To nie były prawdziwe samoloty. Doskonale to widać. Mam nagrania i jeszcze to będę publikował. I tylko tak wyjątkowo analitycznie myślące jednostki, jak naczelnik państwa polskiego, były w stanie przejrzeć ten globalny spisek. Za te hologramy odpowiada technologia, tutaj będzie cytat, Blue Beam. I nie patrzcie tak na mnie, on właśnie tak to wymawia. To była użyta technologia Blue Beam? Wprawdzie nasz bohater no nie wyjaśnił nam, jak to działa. Ani też jak to jest, jak do tego doszło, że na miejscu tragedii odnajdywano fragmenty samolotów, takie jak na przykład elementy podwozia czy silników, które zresztą udało się zidentyfikować po numerach seryjnych. No ale chyba nikt z was nie śmie wątpić w słowa naszego przyszłego Mesjasza, prawda? Więc może ja odpowiem za Łukasza. Te części samolotów były tam na pewno transportowane tygodniami, wwożone windami i ukrywane gdzieś po kątach, żeby absolutnie nikt nie domyślił się, co się kręci. Ale jak jeszcze wam mało, to słuchajcie tego, bo super ciekawym elementem wierzeń przyszłego anioła pokoju jest kwestia księżnej Diany. Jak zapewne kojarzycie, zginęła ona w wypadku samochodowym w Paryżu w 1997 roku. No i jak z każdą taką sytuacją, która w jakiś sposób rozgrzewa ludzi, zawsze trafi się ktoś, kto przyklei się do tragedii i zacznie promować swoje... No teorie to trochę za dużo powiedziane, więc powiedzmy, że majaki. No i w tym wszystkim zaczyna popuszczać wodze fantazji, tak jak w tym przypadku. Otóż w tym płynięciu przez morze absurdów udało nam się tym razem dobić do portu z napisem Złe siły załatwiły Dianę. Powiem wprost. Księżną Dianę zamordowano. Wypadek był całkowicie wykreowany. No dobrze, ale zastanawiacie się pewnie komu i przede wszystkim dlaczego komuś zależało na tym, żeby księżna przestała oddychać. Nie no, tak na serio to już na pewno załapaliście schemat i domyślacie się, komu nasz bohater będzie chciał przypiąć odpowiedzialność, prawda? Oczywiście, że wszystko zaplanowały złe siły. W tym przypadku rodzina królewska, która chciała uciszyć kochaną przez ludzi Dianę za to, że ta zaczęła mówić prawdę o tym, kto tak naprawdę rządzi światem. A co najważniejsze, członkowie rodziny królewskiej również mają należeć do tej obcej cywilizacji. Księżna miała rzekomo w jakimś wywiadzie powiedzieć, że członkowie jej rodziny nie są ludźmi. Oczywiście naczelnik nie wskazuje, o jaki wywiad chodzi, kiedy został on przeprowadzony, w jakim fragmencie te słowa powiedziała. Ale już się chyba do tego przyzwyczailiście. Ale powiedzmy, że nasz bohater faktycznie znajdzie wypowiedź, w której Diana powiedziała podobnie brzmiące słowa. To jednak wzięcie takiej wypowiedzi, wyjęcie jej z kontekstu i przypisanie jej znaczenia, którego tam wcześniej nie było, to jest zwyczajne kłamstwo. A aniołowi pokoju chyba nie przystoi kłamanie, prawda? Chociaż w sumie czego ja się spodziewałem po kimś, kto opowiada tak gargantuiczne bzdury jak te o noworodkach, naprawdę. Ale to jest taki poziom przekręcania słów, że ja mógłbym równie dobrze powiedzieć, że słyszałem, że naczelnik państwa polskiego przyznawał się do bycia antychrystem i do zjadania tych noworodków, które pokazywał. I to byłoby na podobnym poziomie. Ale dobra, bo Łukasz mówił, że ze związku człowieka, którym w całej tej mitologii miała być Diana, z reptilem, który jak zrozumiałem słowa naszego przyszłego Mesjasza, ma być Karol, rodzi się noworodek obciążony wadami genetycznymi. Zatem jakim cudem, jakim magicznym zrządzeniem losu, wbrew temu co słyszeliśmy, Harry i William są zupełnie normalnymi ludźmi. Coś tu się w tej teorii sypie, ale możliwe, że będziemy mogli zweryfikować prawdę, bowiem... Ja nie mam takiej mocy, ale będę ją miał za jakiś czas, ujawniając się dopiero po antychryście.
I mówię wam, co zamierzam zrobić. Jeżeli będę taką miał moc od Boga, jeżeli będę miał moc taką, jak miał Jezus Chrystus, to zamierzam wskrzesić księżną Dianę, aby ona pojawiła się na tym kanale, żeby ona pojawiła się publicznie, w miejscu publicznym i wyjawiła wam to wszystko, to co ja wam teraz mówię, żeby opowiedziała o swojej rodzinie, o tym, kto jest człowiekiem, a kto jest po prostu osobnikiem innej cywilizacji. Tak, dobrze słyszeliście. Naczelnik państwa polskiego deklaruje, ba, nawet zapowiada, że wskrzesi nieżyjącą od 27 lat kobietę. Ale jak już biegniecie, żeby napisać do naszego fana marki BMW, żeby przywrócił do życia waszego dziadka czy tam kogoś, no to Łukasz od razu rozwiewa wasze nadzieje. Proszę, nie piszcie mi oczywiście też w wiadomościach, że byście chcieli, żeby ta i ta osoba była wskrzeszona. W ogóle to ja z kolei bardzo proszę, żeby nie pisać do mnie, żeby kogoś zatrudnić, gdy już zostanę głównym prezesem Microsoftu. Jak to nie wierzycie, że zostanę głównym prezesem Microsoftu? I takich bzdur jest oczywiście więcej. Choćby to. W piramidach w Egipcie są, kochani, malowidła. I to są malowidła sprzed 10 tysięcy lat. Gdzie oczywiście naczelnik tworzy tutaj swoją własną wersję historii, która jest oderwana od czegokolwiek i nie ma żadnego poparcia w dowodach naukowych. Z takich bzdur, które opowiada, to choćby na chwilę musimy tutaj wspomnieć też o tym, że według słów Łukasza złe siły mają posiadać systemy zmieniania pogody, a nawet wywoływania pewnych kataklizmów. Co oczywiście argumentuje, że a jakże? Tak jest, bo ja tak mówię. Dobra, jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subika na kanale, bo nie chce mi się targać przez pół Europy kamery ważącej 3 kg i to w dodatku Ryanairem i to tylko po to, żeby nic nie nagrać. I jak zwykle w przypadku filmu o kimś takim, kto wyraźnie, zdecydowanie zbyt daleko odpłynął od portu, pojawia się pytanie, po co? Po co w ogóle mówić o kimś takim? Otóż na Facebooku film z noworodkami, w momencie gdy pisałem ten tekst, miał 8 milionów odsłon. Teraz pewnie jest ich znacznie więcej. I ja wiem, że większość ludzi będzie w stanie zidentyfikować bzdury, które ten człowiek wypowiada. I widziałem też w komentarzach, że masę ludzi wytykało mu głupoty. Ale nadal, statystyka jest nieubłagana. Ten materiał trafi też na część ludzi, którym po prostu wmówi te ordynarne kłamstwa. A jak do tego tygla z wymysłami o noworodkach będących krzyżówką człowieka i reptila dorzucimy retorykę antynato i fanatyczne wręcz straszenie wojną, to wszystko przestaje być takie śmieszne i nieszkodliwe. I serio, wolałbym, aby naczelnik państwa polskiego był gościem, który w ramach niepowodzeń swojego kanału o BMW postanowił cynicznie wykorzystywać niepokoje społeczne. Niestety obawiam się, że to wszystko na serio. I zarówno sam autor, jak i ludzie, którzy go obserwują i przekazują mu całkiem dużo pieniędzy, naprawdę wierzą w tego rodzaju rzeczy. Co jest o tyle smutne, że dziś przy w zasadzie niczym nieograniczonym dostępie do wiedzy są ludzie, którzy słuchają jakiegoś randomowego typeczka gadającego totalne bzdury i budują sobie na tej podstawie karykaturalnie wręcz zniekształcony obraz świata. To tyle w dzisiejszym filmie. Jakby ktoś chciał się skontaktować albo po prostu być na bieżąco z tym, co tworzę, to zapraszam na mojego Instagrama. Ode mnie to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. A, bo muzyka gra.